Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu i zapraszam na krótką prezentację, w czasie której opowiem o świecie finansów, o inwestycjach i o nowych technologiach. Mam na imię Wojciech i nie jestem doradcą finansowym. Proszę to potraktować jako element edukacji. I to wszystko sobie sprawdzić, przeanalizować, no i podjąć samodzielnie decyzję. O inwestycjach i nowych technologiach oraz o finansach będę mówił w kontekście projektu Medfy.Dao. Projekt Medfy.Dao zafascynował mnie i uważam, że jest to bardzo dobre narzędzie inwestycyjne. Tak zresztą w ubiegłym roku napisał e, o MedFi Forbes. No, takie jest moje zdanie. Państwo, myślę, po prezentacji, po sprawdzeniu tego wszystkiego, o czym będę dzisiaj mówił, wyrobią sobie własną opinię. Świat finansów. Mamy finanse tradycyjne, czyli TRETFI, takiego skrótu będę używał dzisiaj, i finanse zdecentralizowane, czyli DeFi. Czym one się różnią? No, przede wszystkim pieniądze. Po stronie Tretwaj mamy pieniądz fiducjarny, czyli dolara, euro, złotówkę. Natomiast po stronie finansów zdecentralizowanych mamy pieniądz wirtualny, mamy pieniądz cyfrowy. I tu większość ludzi ma problem, ponieważ jeżeli nie mogą wziąć tego pieniądza, banknotu, do ręki, no to mówią, że jak coś jest wirtualne, cyfrowe, to właściwie tego nie ma, bo jest gdzieś tam i się po prostu tego boją. Myślę, że takie podejście wynika z tego, że może nie wiedzą dokładnie, na czym ten świat finansów zdecentralizowanych polega, co to jest naprawdę ten. Ten pieniądz wirtualny czy cyfrowy. Natomiast w świecie finansów tradycyjnych ten pieniądz e, traci na wartości. Z dnia na dzień traci na wartości. Tym wszystkim zarządzają banki centralne. Sterowane to wszystko jest odgórnie i jest pełna kontrola. Natomiast w momencie, kiedy tych. Pieniędzy brakuje, to co robią banki centralne, robią po prostu dodruk. I ten dodruk jest właściwie bez ograniczeń, czyli nie ma limitu, jeśli chodzi o pieniądz fiducjarny. Ile go potrzeba, to się go po prostu dodrukowuje, no i jest. Natomiast po stronie DeFi mamy zwykle pieniądze, które mają określony limit, mają, mają po prostu podaż i tak jest na przykład z bitcoinem, ale również inne kryptowaluty albo tokeny, które w tym świecie DeFi występują mają również podaż, to dotyczy na przykład naszego tokena, tokena MetFi o którym będę mówił później, on też ma swoją ograniczoną podaż, więc nie można ich w nieskończoność drukować. I tak w przypadku choćby Bitcoina, jeżeli wiemy, że ten limit wynosi 21 milionów, a w tej chwili górnicy wykopali 19 milionów 600 tysięcy, no to już blisko półtora miliona zostało, żeby, żeby ten limit spełnić. No i no, rzeczą chyba oczywistą jest, że im mniej będzie tych. Bitcoinów, w tym ich wartość będzie wzrastać. Więc te ograniczenia, jakby się wydawało, te limity to jest właściwie bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o pieniądze. W finansach tradycyjnych wszystko jest centralizowane, tak jak powiedziałem, zarządzają tam banki centralne, natomiast w zdecentralizowanych finansach te wszystkie finanse są rozproszone. Co wcale nie znaczy, że one gdzieś tam się gubią w przestrzeni internetu, bo to wszystko jest na technologii blockchain, notowane. Wszystkie transakcje finansowe tam są notowane, wszystkie oprogramowania tam się znajdują. Także to e, wbrew pozorom, Naprawdę jest bezpieczne i bardzo transparentne. Każdy może prześledzić wszystkie transakcje, które na blockchainie zostały zapisane. Poza tym one mają to do siebie, że następują w czasie rzeczywistym. To nie jest jak transfer pieniędzy z banku do banku. Trwa czasami kilka dni, są wysokie prowizje. Tutaj nie ma pośredników, a wszystko odbywa się za kliknięciem czyli w czasie rzeczywistym. Do tego jest potrzebne, oczywiście, oprogramowanie NFT, też o tym będę mówił. Natomiast to oprogramowanie, które ma też specjalne kontrakty ze sobą, to wszystko się też zapisuje na blockchainie. Tego potem nie można wymazać. Jest to, jest to pewne i no, myślę, że, że jest to gwarantowane na 100%, jeśli chodzi o. Bezpieczeństwo. Wszystko udokumentowane w white papers, czyli w białych księgach. Każda kryptowaluta, każdy token czy smart contract ma taką swoją białą księgę, gdzie te wszystkie rzeczy są opisane. No i do tego potrzebny jest zdecentralizowany portfel, który jest taką namiastką banku. To jest, można, można by powiedzieć, taki mały bank, Tyle tylko, że właściciel tego krypto portfela ma do niego dostęp wyłącznie i on może swobodnie tymi walorami, które się tam znajdują, zarządzać. To nie jest tak, jak w banku, że właściwie jeżeli my wpłacamy pieniądze nasze do banku, to one przestają być nasze. Mamy czasami problem, żeby je po prostu wypłacić te wszystkie transakcje te wszystkie smart kontrakty te wszystkie oprogramowania mogą być sprawdzone przez firmę Certik. Jest taka firma amerykańska Certik, która sprawdza projekty, które chodzą na blockchainie i my też takiemu audytowi firmy Certik się poddaliśmy, więc o tym powiem, powiem nieco później, ale to taki audyt certika sprawia, że, że to jest pewne, że to jest bezpieczne, że nic tam się nie ma prawa wywrócić. No i te pieniądze cyfrowe, te pieniądze wirtualne są zdecentralizowane. Banki. Centralne, myślą też o wprowadzeniu takiej waluty, waluty cyfrowej, której się tak boimy. To jest CBDC. Tyle tylko, że idea tych CBDC zaprzecza, jakby temu, co jest po stronie DeFi, czyli te pieniądze nie będą absolutnie zdecentralizowane, wręcz odwrotnie będą pod pełną kontrolą znowu banków centralnych. Teraz jeżeli mowa o pieniądzach, no to powiedzmy sobie też o ludziach, którzy pracują na te pieniądze. I Robert Kiyosaki w kwadrancie przepływu pieniędzy podzielił tych wszystkich pracujących ludzi na takie cztery kategorie: P jak pracownik, S jak samozatrudniony, B jak biznesmen czy I jak inwestor. Czym różnią się te trzy pierwsze kategorie od czwartej? Tych trzech pierwszych człowiek pracuje dla pieniędzy, czyli zamienia swój czas na pieniądz. Natomiast w tym czwartym kwadrancie, inwestor, pieniądze pracują na człowieka. No i co ciekawe. Po lewej stronie kwadrantu przepływu pieniędzy jest 80% ludzi, według Roberta Kiyosakiego, a tylko 20% pieniędzy. Gdzie jest reszta pieniędzy? Po prawej stronie, czyli tam, gdzie jest B, jak biznesmen czy i jak inwestor. Więc Kiyosaki sugeruje, żeby jak najszybciej przejść z lewej strony na prawo ze wskazanie na tą dolną jej część, czyli inwestycje. I teraz w co inwestujemy w świecie tradfai? No możemy inwestować w nieruchomości, możemy kupować złoto, srebro, możemy też kupować akcje, udziały różnych firm. I okazało się na przestrzeni ostatnich 50 lat, że to były jedne z najlepszych inwestycji. Jeżeli kupowaliśmy udziały, akcje Apple, Google'a czy Microsofta, to były takie firmy, które wprowadzały oprogramowanie, nowe rzeczy, czyli takie, takie przełomy technologiczne. Więc w te inwestowanie w te firmy, które Robiły te nowe technologie, jak widać tutaj po wykresie, po paru latach okazywało się naprawdę bardzo dobrą inwestycją. Jeśli chodzi o świat finansów DeFi, no to mamy na przykład tutaj kryptowaluty. Tyle tylko, że tutaj jest dużo krótszy ten okres naszych doświadczeń, bo najstarszy z nich Bitcoin 15 lat, ale BNB czy Ethereum to odpowiednio 7-5 lat, Solana. Więc te aktywa cyfrowe mają e, dużo mniejszy staż, natomiast są również zaliczane do tego przełomu technologicznego, do nowych technologii. No, i jako, że są w świecie DeFi, więc tutaj inwestowanie wydaje się naprawdę o wiele bardziej atrakcyjne niż w świecie RedFi. Takim przełomem było to, że SEC, czyli Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy w Stanach Zjednoczonych, zaakceptowała w pewnym sensie Bitcoina, to znaczy. Zaakceptowała ETF-y, czyli specjalne fundusze, które pozwalają instytucjom na handel tą kryptowalutą, bitcoinem. Bitcoin, który budzi wiele kontrowersji po, po, po dziś, natomiast myślę, że to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, jest naprawdę takim przełomowym wydarzeniem, ponieważ Mówiąc wprost, jest to jakby zalegalizowanie tej kryptowaluty. No, firmy, instytucje, które mogą oficjalnie kupować bitcoina i proponować go w swoim funduszu dla indywidualnych klientów, no to jest znak, który jakby w sposób ewidentny pokazuje, że. Że nadchodzi coś nowego, że jesteśmy świadkami jakby takiej transformacji, żeby nie powiedzieć rewolucji. Akceptacja bitcoina, będą kolejne kryptowaluty, czyli te tokeny stają się jakby takim normalnym środkiem, również płatniczym, z którego możemy w sposób oficjalny, legalny korzystać. Tutaj mamy Historię internetu. Począwszy od pierwszej generacji Internetu, czyli Web 1, tam najważniejszym narzędziem była przeglądarka. Użytkownik był konsumentem, to działało tylko w jedną stronę. To były początki lat 90. Dekadę później Web 2, czyli nowa generacja Internetu. Tam e, Pojawiły się aplikacje, ponieważ to był, to był jest internet e, społeczny, więc e, można było się komunikować w dwie strony. Tyle tylko, że no, jeżeli mm, korzystaliśmy z, z tego internetu, to przesyłaliśmy o sobie dane i te dane były zapisywane przez internet. Tak więc y, no, stawaliśmy się y, jakby, z konsumenta już produktem tego, tego internetu. Te wszystkie bazy danych, które były tworzone, są tworzone. No, internet bardzo dużo o nas wiedział. No i teraz nowa generacja internetu jest właściwie przeciwieństwem tych dwóch poprzednich wersji. To jest internet zdecentralizowany. Czyli absolutnie przeciwieństwo tego Web2, w którym te wszystkie dane, bazy danych zosta są gromadzone. Jest to jakby takie te wszystko, wszystko czarno na białym, wiemy o użytkownikach wszystko. Natomiast w Web3 on jest, no można by powiedzieć w pewnym sensie anonimowy, jest zdecentralizowany. Te wszystkie rzeczy są rozproszone. Nikt nie zbiera o nas... Żadnych danych. Co ważne, jest w 100% użytkownik tego internetu, jest po prostu właścicielem. Czyli tam mamy do czynienia z własnością, taką stuprocentową tych aktywów, które przechowujemy w portfelu, i portfel DeFi staje się takim podstawowym narzędziem tego, tego web 3. Czyli mamy, mamy tak, blockchain, technologię, która służy zapisowi różnych e, aktywności na, e, na tym naszym nowym internecie. E, mamy oprogramowanie, czyli tokeny, te NFT, e, które, e, w których są zapisane wszystkie nasze prawa, przywileje. E, no i wszystko to, co My robimy, jest też zapisywane przez to oprogramowanie na blockchainie, także tam nic, nic nie można wymazać, nic nie można zmienić. Człowiek nie ma tam po prostu dostępu. No i oczywiście wspomniany wcześniej portfel zdecentralizowany czyli taka namiastka tego banku, w którym przechowujemy swoje walory. O Web3 i o świecie metaversów, i o sztucznej inteligencji piszą takie czasopisma jak Global Finance, Forbes, Time, ale również platformy internetowe, Yahoo! Finance i Bloomberg. I one twierdzą, że do 2030 roku będzie tam 5 miliardów użytkowników. I że przyrost zainwestowanego kapitału będzie o 32 500%. Podobnie JP Morgan i West dochodzą do podobnych wniosków. Więc te 32 500% wzrostu to jest razy 325 w ciągu najbliższych 6 lat. Naprawdę robi to olbrzymie wrażenie. Tym bardziej, że te Informacje pochodzą z raportu instytucji finansowych, no i JP Morgan. W tym wszystkim pojawia się projekt METFAI DAO. DAO to jest taka spółdzielnia, która zrzesza w swoich szeregach inwestorów, inwestorzy, którzy wrzucają coś do skarbca, wspólnego skarbca, no i potem decydują, co z tymi pieniędzmi zrobić? Zarządzamy tym w sposób e, niezwykle demokratyczny. Wszystko podlega głosowaniu. Mamy na koncie w tej chwili 72 głosowania. A 21 maja w tym roku będziemy obchodzić swoje drugie urodziny, i mamy do tej pory 28 500 uczestników tyle mamy. Inwestorów. To wszystko jest na blockchainie, na jednym z lepszych blockchainów, BNB Smart Chain, bo tych blockchainów jest, jest dużo. My korzystamy, staramy się wybierać jak najlepsze narzędzia, bo to i blockchain, BNB i też Metamask, jeden z najlepszych e, portfeli zdecentralizowanych. Jesteśmy oczywiście w tym świecie finansów zdecentralizowanych, więc to wszystko jest zdecentralizowane. W 100% mamy własność dzięki oprogramowaniu NFT, dzięki smart kontraktom. To wszystko jest samoregulujące się. No i można o nas wszystko sprawdzić, przeczytać na stronie statystycs.metfai.io. Także jesteśmy transparentni od początku do końca. No i jako, że niedługo, dwa lata, no to mamy też już i w swoim portfolio czym się pochwalić, bo mamy y, osiem projektów, zainwestowaliśmy w osiem projektów, mamy też dwa swoje projekty, MetaQuiz i Metabit. No i y, to wygląda naprawdę y, dość imponująco, bo na przykład ta gra Big Time Zainwestowane 600 tysięcy, na chwilę obecną to blisko 2 miliony dolarów. Kolejny taki spektakularny projekt Sandbox. W styczniu ubiegłego roku zainwestowano 850 tysięcy dolarów. W tej chwili e, wartość naszych akcji, udziałów to 3 miliony blisko 400 tysięcy dolarów. E, my chcemy, żeby mm, w naszym portfolio znalazło się jak najwięcej. Jednorożców. Jednorożec to jest taki projekt, który oceniany jest przez rynek na miliard dolarów amerykańskich. Czyli my na takiej jednorożce polujemy, na takie unikorny. Myślę, że no sandbox i big time idą właśnie w tę stronę, ale niewykluczone, że i my też staniemy się takim jednorożcem. Mamy też. W swoim skarbcu taką rezerwę, aktywa cyfrowe. Proszę zobaczyć, około 68 bitcoinów. Robert Kiyosaki ma 66 bitcoinów. No one są warte w tej chwili blisko 5 milionów. Mamy BNB, Ethereum i Solanę. No i pytanie, czy jest szansa, żeby w skarbcu za kilka lat e, pojawił się. Pojawiły się aktywa wartości miliarda dolarów. Myślę, że nie jest to niemożliwe. Jak popatrzymy sobie na ten wykres i przypomnimy sobie jeszcze raz ten wzrost do 2030 roku 325 razy, gdybyśmy założyli od ubiegłego roku, że mamy powiedzmy 1 milion w skarbcu, to przez najbliższe 6-7 lat. Mamy 128 milionów, ale no, taka jest siła podwajania. Natomiast no, my w zeszłym roku e, zameldowaliśmy się z większą ilością już w skarbcu. To było na, na początku ubiegłego roku już 7 milionów i, i gdyby e, pomnożyć teraz to, co mamy w skarbcu, a w skarbcu mamy 18 milionów 800 tysięcy, tak, taką wartość mają nasze aktywa i wszystkie nasze inwestycje, no to gdyby to podwajać, to tutaj widzimy, że no przy 16 milionach w skarbcu mamy do 2030 roku już 1 miliard dolarów. Także jest to możliwe? Jak najbardziej. I naszą wizją jest to, żeby w tym naszym portfolio znalazło się jak najwięcej tych jednorożców. Tym samym z, dajemy taką możliwość zwykłym ludziom, żeby, żeby po prostu mogli zainwestować, dywersyfikując te swoje inwestycje na starcie, ponieważ no, mamy... Tych osiem inwestycji, mamy też kryptowaluty. Gdyby ktoś sam chciał w tyle różnych projektów, czy kryptowalut wejść, wydaje mi się, że nie dałby po prostu rady. A tutaj jest taka możliwość, ponieważ my jesteśmy udziałowcami tego wszystkiego, co znajduje się w skarbcu. No i teraz mamy w naszym projekcie jakby dwa tokeny. Jeden z nich to metwaj. I on jest naszą taką wewnętrzną walutą, można by powiedzieć, coś jak Bitcoin. No, w tej chwili ma wartość około 2 dolarów. I od samego początku jest zbywalny na giełdzie zdecentralizowanej Pancake Swap, ale myśmy też przegłosowali, żeby to można było kupić na giełdach scentralizowanych, czyli Gate.io, bardzo duża giełda, i Max Global więc te nasze tokeny można tam po prostu zakupić. Kupujemy podobnie jak i Bitcoina i czekamy aż wartość tego naszego tokena wzrośnie. Ale oczywiście możemy też zrobić tak jak przystało na nasz innowacyjny projekt, czyli nie tylko kupić tokeny, ale kupić też właśnie to NFT. I to jest ten drugi token, czyli MetFi to jakby waluta, a NFT to jest to oprogramowanie, przy czym ono łączy w sobie właściwie dwie rzeczy. Raz oprogramowanie, natomiast dwa to cyfrowe świadectwo własności, coś unikalnego. My, kupując sobie, powiedzmy to oprogramowanie, mamy takie z angielskiego non-fungible, niewymienialne, czyli jedyne w swoim rodzaju, unikatowe to, te, tego tokena. I tam są zapisane smart kontrakty, czyli prawa, do których nabywamy własność i też wszystkie nasze ruchy. I mamy 10 takich różnych NFT, czyli tych oprogramowań. Proszę zobaczyć, że najtańszy to krewetka 100 dolarów, a najdroższy a humbug 102 300 dolarów. No, i teraz, jeśli kupimy to oprogramowanie, krewetkę i jednego tokena, to w pewnym cyklu czasowym on się po prostu nam podwoi, bo to jest plus razy jeden. Jeśli popatrzymy na Delfina, mamy tam plus razy pięć, czyli tych tokenów w tym samym cyklu czasowym będziemy mieli sześć. Natomiast w przypadku Hambaka plus razy dziesięć, to z jednego tokena zrobi nam się 11. I proszę sobie wyobrazić, że te wartości dopisywane są dwa razy na dobę do naszego NFT. Tam wszystko jest kumulowane. Czyli jeszcze raz, mamy dwa tokeny, METFI, czyli jakby nasza taka wewnętrzna waluta i token NFT, czyli to nasze oprogramowanie, które jest też cyfrowym świadectwem własności. No i myślę, że osoba, która Państwa tu zaprosiła, pomoże dobrać najbardziej optymalną strategię, powie, jaki kontrakt, jakie NFT wybrać, i ile tokenów przy zgłoszonym przez państwa budżecie dokupić. Bo mamy tutaj jakby dwie dźwignie dźwignia wartości i dźwignia. Ilości, więc te tokeny po prostu będą się nam narżały. To jest tak, jakby oprocentowane konto w banku. Wiem, że to nie jest odpowiednie porównanie, ale jakiś punkt odniesienia trzeba znaleźć. I teraz, jak Państwo popatrzą na te dwa obrazki, to gdybyśmy w maju 2022 roku, kiedy ten projekt startował, gdybyśmy wystartowali z jednym tokenem na poziomie Pierwszym krewetki, to w tej chwili mielibyśmy 3,5 tokena. Ok? No to jeszcze nie jest tak, że, że się podwaja w ciągu roku, bo powinniśmy mieć ich już 4. Natomiast w przypadku ryby Fish, czwarty kontrakt, proszę zobaczyć, jeden token w maju i w tej chwili byłoby ich 18,7 blisko. No gdybyśmy mieli tych Tokenów 100, a 1000, no to razy 18, to też chyba robi wrażenie, że nie wspomnę już o hambaku Jeden token by się namnożył przez niecałe dwa lata. 78 tokenów. I to jest oczywiście za sprawą compound interest, czyli. Czyli procentu składanego, Albert Einstein powiedział, że jest to ósmy cud świata. Jeżeli ktoś to rozumie, to po prostu na tym zarabia, jeżeli nie, to płaci. Powiem tak, że nasi deweloperzy e, no, robią cały czas super robotę i nie pozwalają, żebyśmy się nudzili całkiem niedawno zaproponowali nam taki... no można powiedzieć kolejny wewnętrzny projekt ciekawa bardzo, ciekawa bardzo idea. Marine Moguls mamy airdropy, czyli takie darmowe tokeny. Trzeba wziąć tylko udział w tej akcji i za 70 dni cieszyć się darmowymi tokenami, trzeba po prostu trochę poklikać, a warto dlatego, że, do tych wszystkich nowych tokenów, które otrzymamy, tam jest pula blisko 3 milionów nagród. Czyli nie dość, że możemy dostać coś za darmo, to jeszcze w tym naszym tokenie będziemy mieli jakąś niespodziankę. Tam nagrody są od 10 dolarów, najwyższa to 100 tysięcy dolarów, więc myślę, że warto się do nas przyłączyć i wziąć udział w tej kampanii Marine Moguls Airdrop, bo no, można naprawdę coś fajnego wygrać. Naprawdę nasi deweloperzy sprawiają, że ten projekt rozwija się niesamowicie dynamicznie i że jest to wszystko. Tak e, intrygujące, tak atrakcyjne, że nie sposób obok tego przejść obojętnie. No nie dziwota, że, że pisą, piszą, pisały o nas różne media, Yahoo, Medium, Forbes, o którym już wcześniej wspomniałem, że super narzędzie inwestycyjne, Daily Coin, Coin Telegraph, ale i dzisiaj pojawiły się fajne trzy artykuły na Reddit, a Reddit to jest. A, Serwis społecznościowy, serwis e, internetowy, który w kwartale czwartym ubiegłego roku odnotowywał 73 miliony odsłon dziennie. I dzisiaj trzy artykuły właśnie tam. To wszystko, co mówię, proszę sprawdzić, przeanalizować, tak jak sprawdził nas wspomniany już wcześniej Certik. Poddaliśmy się czterokrotnie już audytom tej firmy. To jest naprawdę firma e, bardzo wiarygodna, numer jeden na świecie, która sprawdza m, projekty chodzące na blockchainie. No i myśmy znaleźli się w takim do, doborowym towarzystwie, w top ten, e, jeśli chodzi o m, te projekty. Blockchainowe, jesteśmy w tej chwili na 180 miejscu na 5000 zbadanych projektów. I poszczególne rzeczy, które są badane, to kod, zarządzanie, rynek czy operacje, no to proszę zobaczyć, jakie mamy. Oceny, wszystko powyżej 90%, wszystko excellent, excellent, excellent. No to myślę e, sprawia, że ten nasz projekt jest bardzo stabilny, bezpieczny, pewny. Nie dostalibyśmy od certyka e, takiego e, zaświadczenia, takiego certyfikatu, że jesteśmy w top ten najlepszych projektów e, w Web3. No i na podsumowanie. W tej chwili mamy e, 118 milionów tokenów w obrocie, co stanowi wartość rynkową 210 milionów dolarów amerykańskich. Wypłaciliśmy blisko 35 milionów dolarów prowizji, bo za mm, przyprowadzenie nowego inwestora dostajemy prowizję. Ona nie jest duża 5% wartości kontraktu, ale można też, będąc dość aktywnym, stając się influencerem, skorzystać z wielu innych ciekawych premii, nagród, które sprawiają, że te wypłacone prowizje są tak wysokie, blisko 35 milionów. Proszę zobaczyć, przy tym jest zero zadłużenia. Kontrakt jest bezterminowy, można go zamknąć w każdej chwili. Audyt przez Certik zrobiony, E, bardzo bardzo bez, bezpieczna, e, stabilna e, koncepcja. No i 28 500 inwestorów. No i tych inwestorów było 30 w listopadzie 2022 roku w Cape Town w RPA, gdzie się postanowiliśmy spotkać. Nie chcieliśmy się tylko spotkać, spotykać przez internet, e, m, przez Zoomy, ale, ale po prostu e, tak na żywo. No i później Postanowiliśmy się spotykać co pół roku. Tak więc w Pattaya w Tajlandii w maju, a w listopadzie w Dubaju. Myśmy się w polskiej grupie w styczniu 2023 roku też spotkali w Warszawiance. No, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby spotykać się też w rzeczywistości, nie w, w tej. W tym świecie wirtualnym, żeby nawiązywać relacje, żeby się poznawać i wzmacniać tą wspólnotę naszą w ten sposób. Kolejny wyjazd już niebawem, w maju, do Istambułu. Zapraszam serdecznie. Są jeszcze bilety, można się tam wybrać z nami. Już spora grupa z Polski jedzie. Będziemy, będziemy świętować tam drugie urodziny Metfaj. No i. Zachęcam do tego, żeby to wszystko sprawdzić, przeanalizować, żeby, żeby się nie bać. No wiadomo, że inwestowanie to jest no odważna decyzja, ale trzeba zmienić ten sposób myślenia. To jest naprawdę pewien stan umysłu, trzeba, trzeba nad tym popracować i jeżeli ten, ta informacja o naszej naszej tej działalności i naszym projekcie jest wystarczająco przekonująca to się do nas dołączyć i żeby dodać odwagi Państwu, to proszę spojrzeć na ten znaczek Poczty Polskiej wydany w walentynki tego roku, to jest nic innego jak kryptoznaczek, to jest NFT ok, to jest token i nie pierwszy wydany przez Pocztę Polską, więc skoro Poczta Polska mogła, to dlaczego my nie moglibyśmy spróbować Najlepszy czas jest teraz. Mam nadzieję, że zburzyłem Państwa spokój umysłu w tej chwili. I cóż, dziękuję za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań.